kochani, weszliśmy teraz do strefy relaksu. Jak mówiliśmy wcześniej, niestety jest to strefa przeznaczona, niestety albo niestety, bo mamy dzięki temu dużo spokoju. Jest to strefa przeznaczona dla osób powyżej 16 roku życia, więc Iga z Kasią musiały niestety zostać w strefie Jamango. A my teraz idziemy na krótki spacer po tej strefie. Jest bardzo gęsta roślinność tropikalna, o wiele więcej palm niż w tamtej strefie wcześniejszej. W środku mamy taki basen, dzięki któremu możemy się zrelaksować. Idziemy dalej. Teraz na środku tego basenu, w strefie relaksu, powyżej widzimy szklany sufit. Przepięknie to wszystko wygląda, wręcz powiedziałbym majestatycznie. Naprawdę bardzo, bardzo duże wrażenie robi ta strefa. Podpłyniemy sobie teraz do jacuzzi. Są takie specjalne łoża z jacuzzi, w których będzie można się właśnie, jak sama nazwa tej strefy wskazuje, zrelaksować. Takie fajne wejście, zobaczcie sami na to. Naprawdę git, naprawdę super. Tutaj za mną jeszcze macie taką łaźnię parową oraz wiele leżaczków, stolików, które możemy sobie odpocząć, wychillować i na zamówić sobie drinka. To jest tam właśnie miejscówka. Baseny solankowe, są to baseny o charakterystyce zdrowotnej, wpływają dobrze na odżywienie, układ oddechowy oraz wiele innych. Zapraszam na krótki spacer po tej strefie.
jesteśmy na balkonie w strefie relaksu, a za nami widzimy wejście do Wellness and Spa Jaya Pro, a tam dalej zmierzamy już do saunarium. Zobaczymy, jak tam wygląda. Chodźmy. Jestem już po strefie saun. Tak jak mówiłem, niestety nie dało się nagrywać ze względu na to, że ludzie nagle chodzą i to, takich rzeczy na YouTubie się nie daje. Jedna rzecz, druga, no to tam wiadomo, każdy chce mieć zachować intymność. W każdym bądź razie świetna sprawa, strefa saun, jak jesteście tutaj w Parku w Poland, na pewno sobie dokupcie tą strefę, bo naprawdę jest olbrzymi teren z wieloma tematycznymi saunami. Te wszystkie sauny są omówione w tym poprzednim odcinku, także jak jesteście zainteresowani, weźcie sobie, oglądajcie jeszcze tamten vlog wcześniejszy. Lecimy teraz do Kasi i do Iki. Już jesteśmy bardzo wykończeni po harcach w wodzie. Iga już na to włożyje. Tak, Iga? 20 godzina, trzeba się powoli zbierać do domu. Czas na małe podsumowanie Park of Poland. Powiem krótko, to jest najlepszy i największy i najbardziej spektakularny park wodny, w jakim byłem. Generalnie nic się do niego nie umywa. Iga wszystkiego chce spróbować. Moja ocena może być tylko jedna, 11 na 10 oczywiście. A my dzisiejszy wieczór kończymy tutaj takiej włoskiej pizzerii. Iga też zjadła kawałek pizzy. Teraz chcę jeszcze piwo. I chcę jeszcze piwko. Pyszna pizza w Labenę. Bardzo Wam ją polecamy. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Kasia i Iga są już w szatni. Ja tymczasem żegnam Was z strefy Jamango. Przenosimy się już do Katowic. Oh. Dobranoc. Uciekamy do domu, Iga już jest wykończona, czyli możemy polecieć to miejsce dla dzieci. 250 km przed nami, Iga. Lepiej, żeby były starsze, z takim maluchiem. No. Powyżej 4 lat. Dokładnie, żeby też rodzice z tego coś mieli. Lecimy do domu.